czas na kartkę z kalendarzem na 2 września. Jest to poniedziałek, 246 dzień tego roku i 36 dzień, tydzień tego roku się zaczyna. No i zaczyna się szkoła dla dzieci. No. Imieniny obchodzą Julian, Wilhelm i Stefan oraz Absalon, Adelina, Aleksander, Antonin, Apolinary, Bohdan, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, Elpidia, Elpidiusz, Franciszek, Ingryda, Jakub, Jan, Oliwier, Oktawian, Piotr, Salomon, Seweryn, Sobiesław, Teodor, Walenty, Walentyn, Zenon, Zofia i Stefania. Ciekawe, że Stefania jest po Zofii? Tutaj raczej to jest według alfabetu, no Z jest na końcu, a nie S, nie? No ale dobra, niech jest. Nietypowe święta to dzień dużego rozmiaru. A przysłowie, jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. To chyba było, nie? Słońce w znaku panny, świt 5.13, wschód 5.48, zachód 19.22 i zmierzch 19.57. Księżyc jest na przełomie lwa i panny i wschodzi o 4.49 i zachodzi o 19.29. A cytat dnia: samotność leczy się kontaktem z rzeczywistością. I to powiedział Antony de Mello. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. A tu Wam chciałam pokazać te kwiatuszki. Tak bardziej z bliska. Tak, i kartkę z kalendarza nagrywam wieczorem dopiero, a będzie na początku vloga, ale to chyba nikomu nie będzie przeszkadzało. No i witam serdecznie z kawusią w nowym dniu z kubkiem pełnym kawy. Tak na rozpoczęcie dnia nie umiem się rozgadać. Witam Was wśród moich koleusków. No, widzicie, robi tam te różne odnogi, znaczy się boczne, wypuszcza z bocznych tych, z tych kątów. No i będę go musiała ściąć z zetnego i on niech puszcza korzonki, a tutaj się rozrośnie się po prostu. No bo przecież on rośnie do nieba. A tak nie musi aż tyle mi okna zasłaniać. Chociaż jak jest taki upał, no to lepiej jak jest zasłonięte okno, ale potem co ja z nim zrobię w domu. Tutaj są nasze begonie. A tu zaczyna się rozwijać kwiat. Dali. Oczywiście tyłem do mnie, nie? Po co do mnie się ma pokazywać? On się ludziom pokazuje. No wiadomo, że to do słońca ciągnie. Pójdziemy na chwilkę na krzesełko, bo znowu ja coraz później wstaję. Tak, żeby tylko się wyrobić, żeby wyjść, żeby zdążyć wszystko. Ale coraz później, a jak później, a zdążam, że mi się udaje to zrobić, to stwierdzam, to po co mam tak wcześnie wstawać, nie? I sobie pośpię. Wcześniejsze wstawanie jest dobre. Zawsze rano wcześniej wstawałam. Czekajcie, tylko Was postawię tutaj na patyczku. Mam nadzieję, że taki kadr Wam pasuje i że będzie mnie dobrze słychać. Ja sobie znowu kupiłam tego selfie sticka, znowu tego tańszego w tym Action za 20 zł. 21 dokładnie. No bo cały czas miałam teraz pożyczone od Wiki. No troszkę tempo chodzi, ale mam nadzieję, że się troszkę rozrobi. To znaczy się rozrobi. Rozrusza i w ogóle wyrobi. No. I znowu zapomniałam, o czym mówiłam. Widzicie, jaka to jest skleroza? O tym wstawaniu, że wcześniej wstawanie jest dobre, tylko że mnie się ostatnio znowu idzie coraz później spać. Znowu idę po północy spać i to jest niedobre.
Człowiek podobno powinien iść koło 22 spać. Dla mnie to jest 22, to jeszcze dzień, chociaż teraz już jest przynajmniej ciemno o tej porze, bo tak jeszcze miesiąc temu to koło 22 to jeszcze było jasno. Teraz to już przynajmniej jest ciemno i trzeba będzie się tak jakoś przestawić, żeby jednak chodzić wcześniej spać. Koło tej 22, no przynajmniej 23. A potem może w zimę bym się chodziło około tej 22 spać. Wtedy rano się wcześniej wstanie. Wiadomo, że się wstanie, to będzie jeszcze ciemno. Ale ja tak całe życie wstawałam, bo przecież ciągle się kimś opiekowałam. I wstawałam dzieci do szkoły wyprawić. I to ja miałam te wyprawianie dzieci do szkoły takie troszkę wydłużone. I zazwyczaj ludzie, nie mówię, że tylko ja tak miałam, bo ludzie mają więcej dzieci i mają to też rozłożone w czasie i to też potem to szykowanie dzieci do szkoły jest wydłużone. Oczywiście mówię o rodzicach, którzy nie muszą rano iść do pracy, takiej, wiecie, na godzinę gdzieś, nie? No, bo tak jak są dzieci już troszeczkę większe, szkolne, to sobie pewnie rano szykują same, bo mama już do pracy idzie. Ale skoro ja byłam w domu, bo tak się umówiliśmy kiedyś z mężem, to był nasz taki wybór, że ja zostaję w domu i zajmuję się dziećmi, żeby były dzieci dopilnowane, żeby było wszystko dopilnowane, bo na tamten czas Zbyszek dobrze zarabiał, w miarę dobrze. Przepraszam. Takie poranna chrypa. No. I w ogóle kiedyś teść mi powiedział, że on mnie ozłoci, tylko nie mam iść do pracy. Fakt, że na początku miałam dużo złota, potem się to straciło, ja nic nie sprzedałam, wszystko mi się gdzieś jakimś magicznym sposobem ulatniało. No, ale to ja swoje takie jakby to zobowiązanie wypełniałam, mnie to pasowało. Bo ja sobie nie wyobrażałam tej rozłąki z dziećmi, jak ja bym miała iść do pracy, a dzieci na przykład do żłobka, do przedszkola. Ja wiem, że większość ludzi jest do tego zmuszonych i tak robią, bo to tak musi być. To ma swoje plusy i minusy. Plusami na pewno jest to, że dziecko jest bardziej takie z innymi dziećmi, z innymi ludźmi. No, prędzej się tak może umie komunikować i w ogóle. Ale wiem, że nie wszystkie dzieci od początku lubią chodzić do tego żłobka czy przedszkola, płaczą, bo ja wiem, że jak wnuczkę odprowadzałam już później do żłobka, odbierałam, nie odprowadzałam, odbierałam. To ona była cała szczęśliwa, ale czekajcie, bo ja ją też zaprowadzałam chyba. Coś mi się tak kojarzy, już to było trochę lat temu, to zaprowadzałam ją też. Parę razy przynajmniej to było z ciężkim sercem, a jak ją odbierałam, to ona była cała happy, że już idzie stamtąd. A ja wam powiem, że ja to z własnego takiego doświadczenia dziecięcego pamiętam, dlatego że ja chodziłam do przedszkola. I ja chodziłam do przedszkola od maluszków, bo moja mama też pracowała wtedy, tata pracował. Babcia mieszkała blisko przedszkola, no ale ja poszłam do przedszkola. I to było tragedia dla mnie, bo ja mam taki charakter, że ja tylko z mamunią, z tatusiem, z babciusią. I to było dla mnie okropne. Pierwsze dni w przedszkolu dla mnie były super. Rodzice byli zadowoleni i w szoku, że ja nie płaczę. Dopóki wszystkiego nie poznałam. Jak już wszystko poznałam, wszystkie sale z zabawkami wszystkich dzieci, a ja już troszkę się dzieci wstydziłam, taka, wiecie, taka wstydliwa byłam, o. Także ja tam pierwsza może nie zagadywałam. I jak już wszystko poznałam i mnie to zaczęło nudzić, bo to już znałam, to już tam nie chciałam być. To ja chciałam być u babci albo u mamy. No i wiem, że ja potem bardzo to przeżywałam. Mnie to tydzień zajęło, żeby się oswoić z przedszkolem i potem już miałam to gdzieś. Ja to bardzo przeżywałam. I właśnie
ja się potem stawiam, wiecie, po stronie tego dziecka, jak się zaprowadzam. Jak brata prowadziłam do przedszkola, no to przecież byłam jak bubr pod tym przedszkolem, jak go zaprowadziłam. Czekajcie, bo jedzie coś. No, w miarę pojechałam. Byłam jak bubr, bo to było jeszcze przed rokiem szkolnym. Jeszcze były wakacje, ale to był chyba ostatni tydzień tych wakacji. No i myśmy... Mama się zdecydowała, żeby brat chodził do przedszkola. No bo to jest, wiecie, to jest dobre dla dziecka, bo tam integracja z innymi dziećmi, więcej się dziecko nauczy niż w domu, takich różnych zabaw społecznościowych, tak, to jest dobre, ja nie mówię, że to nie jest dobre. No i no jest przede wszystkim między rówieśnikami to dziecko, nie? Musi się nauczyć współdziałać w grupie, i to jest taka mała dżungla, musi też tak, żeby dać sobie radę z innymi, jak mu coś robi, coś mu zabiera i tak dalej. No, to ja wtedy pamiętam, że pierwszy raz spotkał się z mamą, to ją zaprowadziliśmy go, to on nie płakał, bo on był ciekawy, co tam jest. Jak już po niego przyszliśmy, no to było wszystko fajnie, ale następny dzień i potem każdy następny, to on nie chciał, on płakał. Mama potem, żebym ja sama go zaprowadzała, no bo ja miałam, ile? No, około 10 lat chyba miałam. Jakoś tak. Ale tym bardziej, że wtedy dzieci były bardziej takie samodzielne. Mimo to, że no ja chodziłam do przedszkola i do szkoły, jakoś tak bardziej samodzielna byłam, bo jak się brat urodził, to ja byłam w pierwszej czy w drugiej klasie, no to na początku mama ze mną chodziła, a potem już nie mogła mnie prowadzić, to ja sama chodziłam, nie? No, wtedy tak można było. Ja byłam samodzielna, samodzielnym dzieckiem. To, że mama była w domu, to nie znaczyło, że ja byłam niesamodzielna. Tyle, że nie chodziłam z kluczem na szyi. No. I jak potem tego brata ja chciałam zaprowadzać, że ja młodszego braciszka zaprowadzę. A to powiem wam, że przedszkole było, jak ktoś jest z Katowic albo zna te tereny, osiedle Tysiąclecia, i potem były fińskie domki. Te fińskie domki były teraz, jak tam jest ten nowe osiedle, od strony stadionu. Tam było wszystko fińskie domki. Tam teraz jest Teddy, Biedronka. No, masa sklepów tam jest, jakieś fitnessy, nie fitnessy. W stronę Gałeczki, w stronę Chorzowa. To za moim blokiem była taka brama do innego świata. Dosłownie, bo to tak było z drzew zrobione. Tam była taka, wiecie, przedłużenie tej ulicy, tylko że tam już nie było, tam była już normalna droga, taka żwirowa, taka wiejska droga, nie asfalt. I to było obok mojego bloku, był zjazd, że można było jechać do naszego bloku i na osiedle, albo tam się skręcało na fińskie domki, właśnie pod drzewami. To dosłownie taka brama była. No i tam się wchodziło w inny świat, naprawdę, w taki rajski świat, pełno drzew, ogrodów, domki, no super. I tam właśnie prawie, że na końcu tego innego świata był, najpierw było przedszkole, potem było chyba sklepik, albo było odwrotnie. No i doprowadziłam tam, bo chciałam. No to potem stałam pod tymi oknami i tylko słuchałam, czy on tam płacze, czy nie. No to było okropne. Ja potem byłam... No potem już do szkoły chodziłam, to mama sobie go sama zaprowadzała, bo mama miała taką pracę właśnie, żeby być w domu w ciągu dnia. Ona miała taką pracę, że po prostu rano wcześniej zrobiła i miała spokój. Potem mogła zaprowadzić na przykład brata, coś tam zrobić, jeszcze potem skoczyć do tej pracy. No. Także to jest dobre dla dzieci, ale ja właśnie po tej wiem, że te dzieci przeżywają to, nie? I dlatego mnie zawsze jest żal tych dzieci, mają iść do żłobka, do przedszkola i tak dalej. No ja się stawiam w ich dziecięce, ja się tak, wiecie, wracam jakby tak do przeszłości w tym momencie i potrafię płakać jak bubr. A to jest źle, bo jak się dziecku pokaże, że się płacze, to ono coś jest nie tak, to znaczy, że trzeba płakać.
jak już mama płacze, czy tam babcia płacze, no to to już jest coś nie tego, to już trzeba płakać, nie? To nie jest dobre. Ja wiem. No, ale dzieci, właśnie moje dzieci nie chodziły do przedszkola, tylko do zerówki, bo mi się wydawało, że mi się tam będzie krzywda działa. W domu mają lepiej. Chodziłam z nimi na spacer. To nie było tak, że siedziały, telewizor oglądały, a ja sobie tam tylko sprzątałam. Chodziłam na spacery, pokazywałam im na przykład dary jesieni, robiliśmy różne takie, tak jak w przedszkolu. Po prostu starałam się robić to, co pamiętam z przedszkola, nie? Rysowanie, jakieś tam prace takie, takie ręczne. Ale to jednak nie jest to, co jak w przedszkolu między innymi dziećmi. Inną rzeczą jest, że nie dowierzam wszystkim przedszkolankom, bo wszędzie są różni ludzie i różne są te przedszkolanki. Ja sobie czasami upatrzą jedno dziecko, że jest super, a inne to tak, wiecie, ale to jest wszędzie tak, to już nie, to nie jest, że akurat ta grupa zawodowa jest tu coś winna, bo to w każdym zawodzie są różni ludzie po prostu. No a poza tym mieć cierpliwość do tylu dzieci, no to też już czapki z głów. No, także to już na razie zakończę. Oj, już długo tutaj mówię, a zaraz będę musiała się zbierać, ja miałam tylko na chwilkę tutaj zagadać. Mam dzisiaj bardzo dużo planów, ale nie wiem, co mi się uda z tego zrobić. Na razie wygląda, że pogoda jest ok, ale zapowiadane są deszcze, więc nie wiem, czy na działkę mi się uda skoczyć, coś tam zrobić. Poza tym nie wiem, jak z tym samochodem, czy nie będę musiała jechać z nim znowu do mechanika, żeby tam coś mi naprawił, no bo przed wyjazdem sobie nie wyobrażam tego, żebym ja nie umiała bagażnika otworzyć. No fakt, że można przez tylne siedzenie wkładać rzeczy do bagażnika, no ale nie wyobrażam sobie mojej dużej walizy wsadzać przez siedzenie do bagażnika. Także jak to mi się teraz nie zadziała, to będę musiała jechać i mam nadzieję, że to się da szybko i sprawnie zrobić. Także to znowu wyjdzie mi parę godzin z życia. A mam tego tutaj do zrobienia, jeszcze przepierki trzeba porobić, żeby mi to zdążyło jeszcze wyschnąć, a już mi nie zostało dużo czasu. No, także jeszcze 2 dni. Czekajcie. No, 2 dni, na trzeci dzień jedziemy. Także wiecie, nie ma dużo czasu, a jeszcze chciałam tam pokosić, drzewo poobcinać, tutaj wysprzątać mieszkanie, w sensie takim, tak jak normalnie w sobotę, na niedzielę jak się robi, nie? Żeby potem przyjść do czystego domu. Wiadomo, że śmieci, takie rzeczy, to się będzie wyrzucało już w tym dniu, jak się będzie jechało po śniadaniu. Wszystkie śmieci się wyrzuci, żeby tutaj nic nie śmierdziało. Fakt, że tutaj będzie Kamil przychodził, to nie znaczy, że mam śmieci wynosić. No. A też nie chcę, żeby mu śmierdziało, bo żeby mu muszki tutaj latały. Także tak. No i też nie chcę mu bałaganu dostawić. Wiecie, jak to jest, nie? No. Także teraz już kończę, dopijam tą kawkę i lecę. No i nie mam czasu. Mówiłam rano, że tyle jeszcze mam do zrobienia, ale jak przyjeżdżałam, musiałam tutaj zajechać i pozbierać jeszcze na Włoci, bo to jest właśnie ranek, nie jest jeszcze, te olejki eteryczne jeszcze się tak nie uwalniają z tego, jest sucho, więc nazbierałam i jeszcze troszeczkę nawet w rotyczu mam i gdzieś tam nawet tutaj chyba gdzieś jest jedna gałązka dziurawca, nawet mi się udało, tam jest więcej troszeczkę, ale ja już mam w domu dziurawiec, a to są takie pojedyncze kwiatuszki, ale te kwiatuszki właśnie z tej na Włoci to jest, nie? Będę obierała tym razem, inaczej będę suszyła niż w poprzednich latach. Mniej mi to może miejsca też zajmie. Liście sobie też osobno będę suszyła, bo te liście mają też dużo tych dobroci. Tak jak nie tyle co kwiaty. O, kwiaty najważniejsze, ale liście też mają dużo dobroci, także jak będę chciała robić takie herbatki sobie, to będę sobie z tą nawoć dawała do herbatek. Czas by zacząć już takie znowu herbatki pić. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Patrzcie, no skleroza. No, na ten czarny bez to raczej nie pójdę już. Jestem już umówiona do mechanika. Zobaczymy, co się tam da zrobić z tym samochodem. Ale to na później. Teraz może jeszcze skoczę sobie na ogródek, bo
Chmury są, ale nie pada. Może mi się uda przynajmniej, nie wiem sama, czy to za to drzewo się zabrać, czy za koszenie. No bo jedno i drugie nie zdążę zrobić. Zobaczę 2-3 godzinki i popracuję, ile mi się uda zrobić w tym czasie, nie? No potem jeszcze będę musiała w domu, wiadomo, ogarnąć, jeszcze do mechanika jechać. To też czas zajmuje, ale no to jest bardzo ważna rzecz, to muszę jechać z tym. No i jeszcze dzisiaj chcę kupić farbę do włosów i dzisiaj już nie będę farbować, ale już przynajmniej mieć tą farbę, że albo jutro, albo pojutrze sobie zafarbuję i będę miała. W każdym razie taki fajny mam bukiet, fajnie to wygląda, nie? No. No i tak, mówiłam wam, że dzisiaj będzie troszeczkę więcej we vlogu. Przynajmniej już jest troszeczkę więcej gadania i jeszcze mam tutaj te kwiaty. To tak się cieszę, jak tak mogę właśnie w naturze pochodzić. I jestem wdzięczna za to, że mogę, że mam czas, że ja mogę tutaj chodzić i sobie zbierać. Bo wiem, że nie wszystkie możecie sobie na to pozwolić, żeby sobie iść na pola coś pozbierać, bo... No bo wiadomo, jak już jest praca i cały czas się pracuje, no to do południa się nie da nigdzie iść coś nazbierać, jedynie jak się ma urlop, nie? Także ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mam tą możliwość, mam może trochę mniej, na pewno mam mniej finansowo i tak dalej, ale no jakoś dajemy radę, także cieszę się, będę miała znowu na herbatkę. To już chyba mi starczy, bo tam troszeczkę w domu pozbierałam i jeszcze teraz to. Znaczy w domu pozbierałam. W domu mam to, co wcześniej pozbierałam. Tylko, że tam to włożyłam do wazonu, bo to pięknie w wazonie wygląda. No, ale już tam to też poobieram. To też poobieram. No, może sobie 2-3 kwiatki dam do wazonu. Jak skoczę na tę działkę, zobaczę, może tam mi się uda jakieś kwiatki do wazonika dać, żeby były w wazonie. Bo to takie słońce jest, nie? Takie słońce w wazonie. No, ale jak to można zużyć na herbatkę, to wolę to słońce mieć w herbatce. No, mówią, że dziurawiec jest takim słońcem w herbatce, nie? No. Tylko, że wiem, że dziurawca to za dużo nie można pić. To znaczy się nie w dni słoneczne, bo to może być jakieś poparzenie skórne. Może wystąpić, także dziurawiec to raczej w pochmurne dni się pije, jesienią, jak jest mało słońca, albo po prostu mało wychodzimy na słońce. Idę stąd, bo się boję, żeby mnie tu co nie pogryzło. Także cieszę się. Taka mała radość na początek dnia, nie? No, no i przyjechałam na tą działeczkę. Troszkę tu spróbuję popracować, ale najpierw przejrzałam tak wszystko. I tak przyjemnie się zaskoczyłam. Zauważyłam, że wreszcie moje dalie, te, które były takie małe, zaczęły rosnąć. Jak je podsypałam na te ślimaki, ogórka trochę jadłam. Na te ślimaki, jak je podsypałam i jeszcze potem wrotyczem popryskałam z góry, nareszcie mają normalne liście. I w ogóle zaraz wam pokażę. Może zaczniemy od folii. Ja tak mówię, folia, tunel, on jest częściowo foliowy, ale wiecie, o co chodzi. No, też patrzę na te moje bukszpany, ale chyba będę musiała je znowu popryskać, bo mi się nie podoba. Zaraz zrobimy zbliżenie i zobaczymy, co tam jest. No ruszać tam nie widziałam, żeby się coś ruszało, ale widzieliście, że są takie suche, takie podjedzone, także popryskam sobie. Tutaj moje koleusy, te będę brała też do domu, ale będą musiały mieć kwarantannę, ale to jeszcze nie teraz, no bo żeby tam jakichś ślimaków czy czegoś nie wziąć, tym bardziej popatrzcie, jak pięknie ta zielistka tutaj wyrosła. Tu mamy też pelargonkę. Także jest fajnie. Ten pójdzie na pewno do domu. Tamten też by musiał iść do domu. Ale to jeszcze wiecie, no ja to mówię tak na jesień. On niby jest czerwony, ale jest inny. Jest taki bardziej pomarańcz. Taki zdrobniały i w ogóle. Tu też jest pelargonka mała. Jedynie co to te mieczyki powyciągam potem.
No w ogóle zanim ja to wezmę do domu, to będę musiała to jakoś przygotować, wiadomo. No ale te są takie, bo te są bardziej w słońcu, dłużej w słońcu i dlatego one są takie mocno czerwone, bordowe, takie piękne. Tutaj widzę, że już jedna pelargonka będzie kwitła. To znaczy się kwiat buduje. No, tutaj ta już, tej nie widzę, żeby kwiat budowała. Ale tutaj mamy jeszcze, bratki jeszcze mi kwitną. Popatrzcie tu, między tymi, no, supertuniami. Tutaj troszeczkę odżyły, ale tu jest dużo wody. Oj, będę musiała odlać na wodę stąd. Bo one w samej wodzie są. Najlepiej byłoby je poprzesadzać gdzieś normalnie do ziemi, żeby one odżyły. Zobaczymy. Ale co wam chciałam pokazać? Mój tunel. Odpukać wszystko jest ok z liśćmi. Zobaczcie. Tu mam tą paprykę, pozwoliłam jej rosnąć dalej i już ma tutaj owoc zielony taki. Tutaj też ma owocki. Tu. Także coś z tego może będzie. Tutaj nie wszystkie odrosły, ale tutaj na przykład są całe owocki zdrowe. To też pryskałam wrotyczem. Ja nie wiem, czy jeszcze przed urlopem zdążę popryskać wrotyczem je jeszcze raz. Dobrze by było. Może pojutrze by mi się udało tu przyjechać, albo jutro. Także tutaj odrastają. Odrastają, ale czy co one zdążą kwiaty zrobić i mieć owocki, to nie wiem, ale odrastają, niech sobie żyją. No, tutaj pomidorki mi pięknie czerwienieją. Liście są takie, no, odpukać. Zaraz sobie tutaj parę tych małych pomidorków zjem. Malinowe już będę miała do zebrania do domu. 3. Tam jeszcze są takie inne pomidorki, czerwone, piękne. Tutaj też rosną, jest ich troszkę, wiadomo, po 2, po 1, ale są, co piętro prawie jest jakiś pomidorek, także cieszę się bardzo, że jeszcze coś tutaj zbiorę, bo już myślałam po tamtych pomidorach, a tutaj mi tak mocno sałata wyrosła, niech ona się rozsieje, na wiosnę będę miała masę swoich sadzonek, już tak kiedyś miałam, no, teraz to już niech sobie jest. Także cieszę się, pozbieram, a jak przyjadę, to mam nadzieję, że dojrzeją te zielone, no bo nie będę ich zbierała, żeby w domu siedziały. Może im się nic nie stanie i będzie dobrze tutaj. No, pomidorki słodziutkie takie. Idziemy zobaczyć kwiatki. Tutaj widać już kwiaty, moją rabatkę od tej strony. Wiadomo, ona się do słońca ustawia. Tutaj róże mi pięknie kwitną. Już się rozkwitły tak mocno, że już nie można ich pozbierać, bo się i tak rozlecą. Ale pięknie kwitną. Tam mamy następną rabatkę z kwiatami. No. Także jeszcze nie podsumowuję tego roku, chociaż mi przychodzi już na myśl podsumowanie, ale jeszcze będę na działkę przychodziła. Mam nadzieję się jeszcze cieszyć tą działeczką. Także tak. Tamta różyczka pięknie kwitnie. Też jej nie będę obcinała, dlatego że ona ma jeszcze pąki i one by mi potem nie rozkwitły. Niech ona sobie tu pięknie wygląda. Co jeszcze tutaj? O, tam widzę, że sąsiadka ma marcinki. No. A tutaj już słonecznik zaczyna się otwierać. Super. Przynajmniej jeden. No tam widać, że są kwiaty, ale jeszcze się nie porozkwitały. Tu mamy niższe pięterko, są dalie. A tutaj mamy mieczyki i astry. No i kosmosy. Pełne i takie pojedyncze. Te kosmoski. No i tu są bordowe mieczyki. Szkoda, że nie były wtedy, jak chciałam tacie na cmentarz zanieść.
No. Ale zbiorę sobie dzisiaj chyba kwiatki do domu, do wazonu. Na pewno nie wszystkie, nie będę obcinała wszystkich, chociaż ja uwielbiam astry, ale myślę, że one się będą teraz kwitły będą do jesieni, te astry. Z różyczkami jest gorzej. Tutaj będę musiała to obciąć tą różę na jesień. Troszkę skrócę i zobaczymy, jak na wiosnę wypuści, bo tą, widzicie, obcięłam tak mocno i ona wypuściła aż tu, a ona była chyba przemarznięta i musiałam ją nisko obcinać. Tu mi się znowu ten chmiel oplata. Już w zeszłym roku mi się bardzo opluł, ja go całkiem zlikwidowałam, znaczy wydawało mi się, że go zlikwidowałam, ale niestety nie zlikwidowałam. Tu mam też jedną różę, a to jest ta sama róża, to i to. A tamta róża pnąca jest gdzieś tam zagłuszona. Już przed urlopem tego nie zdążę zrobić. No ale jak przyjadę, to się mam zamiar wziąć z kopyta za tą działkę. Bo tam jest znowu biały ten floks. No. No i widzicie to drzewo. No, ale najpierw się zabiorę za koszenie, bo tam też jest przed działką duża trawa wysoka. A jak skoszę, to potem się zabiorę za to. Może mi się uda. To dzisiaj zrobić, jak nie, to jeszcze albo jutro, albo pojutrze przylecę. Bo jednak chciałabym to zrobić przynajmniej, żeby tak wizualnie chociaż to było zrobione. No a za resztę działki się zabrać, jak już wrócę. Tutaj mówiłam o tej dali, bo ona była ciągle podjadana przez ślimaki. I wreszcie idzie do góry i już będzie miała kwiat. Już ma pąki na kwiat. A ta też była bardzo zjadana, bo w ogóle to ogólnie to tutaj było po kilka posadzanych, po trzy, ale jakoś tak przynajmniej ta jedna wyrasta tu tak samo, bo tam druga też jest taka poobcinana, obgryziona. No tutaj już też widać, że idzie do góry, a tu jeszcze nie ma kwiatów. Róże w strasznym stanie, bezlistnym, czarna plamistość je dorwała, także są bez liści, będę musiała później kupić jakiś preparat na tą czarną plamistość, bo mi zamarą róże. Tutaj też była róża, znaczy się jest jeszcze, ale już nie kwitnie, nie? No. Będę musiała o to zadbać, by mieć te róże ładne. A to proszę, jak to rośnie, aż tam do góry na sosnę. Też to trzeba będzie poobcinać. No. Bo dlatego tam też taki cień robi, nie? Mocny cień. A nie chcę, żeby mi zagłuszyło tą sosnę. Szkoda by mi było jej. No. Ale jeszcze tutaj przynajmniej jesieni nie ma, jest zielone. Jest moja zielona brama. I pójdziemy teraz tam, gdzie są ogóreczki. I zobaczymy, co tam. Tutaj też jest ten winoblusz. Też oplata wszystko. No ale dzisiaj wszystkiego też nie zrobię. O, a tu jednak coś użarło. Musiał być, ale ze ślimaka śladów nie ma. Tu jest ugryzione i już znowu nie będzie kwiatów. Ona chyba nie doczeka kwiatów i znowu są obgryzane liście. Więc to trzeba znowu... A tutaj jest w ogóle, popatrzcie, jak obgryzione. No muszę tym wrotyczem, bo jak tym wrotyczem przedtem zrobiłam, to one jakby... Liście się zaczęły robić, następne rosły i całe były. No, a tutaj jest ciężko mi wejść, bo mi się ten bambus tak położył. Tutaj też mam tak kwieciście ładnie. O, taki zakątek. No i ja tutaj będę miała chyba ze trzy kwiaty. Pewnie będą mniejsze, ale się zrobiło przynajmniej więcej. Tych kwiatków będzie, no wiecie czego? Słonecznika. No. Słońce wychodzi, to może na razie nie będzie padać. Najpierw chyba popryskam tam na ten bukszpan, on jest w cieniu, ale żeby to fajnie wchłonęło. No, pokażę wam, z drugiej strony niebo jest. Widzicie, tam takie jest, tutaj słoneczko wychodzi. Patrzymy, na jak długo to słoneczko będzie z nami. Próbuję się tutaj przedrzeć z powrotem. Jaszczurki dzisiaj spotkałam na tym ogródku. Jedna w skrzyni, a druga gdzieś tam na boku latała. Ale dobrze, jak są jaszczurki, to dobrze. No. Tak. Ach, tam już różyczka kwitnie znowu.
No. Ta moja hortensja. Trawa jest naprawdę już wysoka. O, a tutaj co tutaj mamy? Co tutaj mamy? A, wiecie co mamy, nie? Tylko ciężko urwać. No. Pychotka, ale ona chyba dojrzała, jak mnie nie będzie. Bo są czerwone. To teraz, tu jest też hortensja. Ta nowa. Może na przyszły rok będzie miała kwiaty. No, tutaj fajnie zeszło. Pycha. Już troszeczkę ogórka zjadłem. Mam taki wielki, gruby, jak na pikle. No, tu mam już owoce róży. Trawa wysoka. Ten zwinęłam, on z tej strony jest najbardziej mokry. Po południu ma padać, to się zastanawiam, czy go nie schowam. Aby w taki słoneczny dzień go przyjść i znowu rozwinąć. Żeby jednak jeszcze wyschnął całkiem, żeby mi potem nie śmierdział. Jak ja to mówię szmatom. Tu zobaczymy, bo tu nie patrzymy na ogórki, ale tutaj mi te no, śmierdzieluszki rosną. To może jeszcze zakwitną przez zimą. No patrzę, czy tu jest gdzieś jakiś ogórek. O, jest ogórek tutaj, ale taka kulka. No, chwaścik też jest. Ach, nie udało mi się go wyrwać. Tak. Ogórki, nie ogórki, tylko te takie duże liście, ale podejrzewam, że małe mają buraczki, więc ja je zostawię, niech sobie rosną. Przyjadę, będę miała z nich pożytek. A tutaj mam ogórki, kulkę. Tu mam taki dłuższy. Troszkę tych ogórków widać. Zaraz z drugiej strony pójdziemy. To niby już takie są zniszczone te liście i tak dalej, ale jednak jeszcze ogórki są. Jeszcze je zbiorę. No. Chcemy zobaczyć tu, z tej strony. No i tak, jeden taki większy od tego zebrałam i tam zaczęłam gryźć. Tutaj mam też ogóreczki, tu. A zobaczcie tego. Taki długi ogórek. Zaraz, może oddalę trochę. O, taki długi. I zielony, fajny, taki równy. Także... No, to będzie chyba ten, co Iwi mi posłała. Te niby długie, one niby nie miały mieć kolców, ale i tak mają kolce. No. I mniejsze też są. Kuleczki są, wiadomo, że z nich już nie będę nic zaprawiać, ale będę miała do jedzonka. Obrazki. No. O, i tam jest. I tam gdzieś wyżej widziałam. Te są, tak się rozwinęły. Tam gdzieś widzę cukinię małą. Nie będę jej zbierała. Może urośnie fajnie, jak przyjedziemy. Gdzie ona jest? Teraz jej szukam. Tu jest. Taka jakaś zagięta. No. I tam się rozwijają, do tamtej skrzyni mi wchodzą. Tutaj też mi się zdarzyło, że coś tam widziałam. Ale teraz... Za duże zbliżenie. Teraz to tutaj nie pokażę wam. No, ale w każdym razie rośnie. Tam fasolka też rośnie. Także zacież jest. Najpierw sobie tutaj skoszę tą trawę. Taki mam plan. Przebrać się. Skoszę trawę. Zbiorę ogórki, pomidory. I zobaczę, ile mi czasu zostanie. Czy mi jeszcze zostanie czas, żeby tam iść to pokroić. Jest duchota. Jest parno i duszno. Jeszcze w tamtej skrzyni wam pokażę. O, tutaj fajnie ta sałatka mi tutaj. Może sobie potem pozbieram troszkę do domu na sałatkę. Koperek mi fajnie rośnie, tylko że ja mam pecha z tym koperkiem. Rośnie, rośnie, jest ładnie zielony, a potem nagle zasycha. Ale ta... wiecie co, bazylia wreszcie nie jest zażarta. No i tu mam te kwiatki, tylko ta cukinia mi tam na to wchodzi. No.
troszeczkę je zagłuszę, ale też widzę, buraczki też wychodzą, tylko ja tu też siałam marchewkę i buraczki między tymi rzędami, ale nic nie wychodzi. Tam troszkę jest, ale to jest, o tam marchewka, tylko że ma za ciemno. Tu jest troszkę, a to nie jest marchewka, to jest koperek. No, chyba koperek, ja teraz głupiałam. No, tutaj fasolka ta jeszcze też jest, a ta nowa już też rośnie. No, i tam jest buraczki, coś tutaj będzie. Ja jak przyjadę, wezmę się za ten ogródek. Mam nadzieję, że będę miała czas i pogoda będzie na tyle, żebym mogła to zrobić. Zobaczę, tu zrobię porządek, tam powyciągam i może coś jeszcze zdążę posiać, jakieś rzodkiewki, sałatki, coś takiego, żeby mieć jeszcze na jesień do podjadania, nie? No, bo buraki to chyba już raczej nie, ale takie co mają krótki okres. Ale widzę, że tutaj coś mi, czekajcie, patrzcie, taki zwiędnięty ten jest. No, patrzcie, no patrzcie. Taki zgnity. Nie wiem, czy nie powyciągam już od razu tych selerów. Bo się boję, że jak przyjdę, to już nie będzie co zbierać. Patrzę, że to takie jest podwiędnięte. Nie mam tutaj łopatki, ale on normalnie taki podgnity jest. Ten korzeń. No, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. A tutaj są jakieś dookoła, jakieś te jakby korytarzyki, dziurki w tej ziemi. Zaraz przyjdę tutaj z tą z łopatką i zobaczymy, co to tam jest. No. Tak. No zobaczymy, czy zdążę wszystko zrobić to, co sobie wymyśliłam. To, tamto, siamto, wiecie jak to jest. W każdym razie idę teraz po tę łopatkę, zobaczę, co to jest. No i chyba się już przebiorę i biorę się z kopyta za robotę, bo czas ucieka. A ja muszę koło 12 stąd już iść najlepiej, bo do mechanika jak pojadę, to też chcę się przebrać. Mam 1,5 godziny. Nie wiem, ile zdążę zrobić. Zobaczymy. I przed chwilą wam się nagrywałam, słońce świeciło. Zdążyłam popryskać bukszpany i deszcz zaczął padać. I nic już nie zrobię. Pozbieram tylko ogórki i te pomidory. Jeszcze tutaj do kociego gówna wlazłam. W sensie, co mi tak śmierdzi. Gównem, co przeproszeniem. Ja potem patrzę w sandałkach. Palec i sandałek cały. W trawie było kocie gówno. Kotów nie mam, ale gówna mam. Przepraszam, że wam tak mówię. Mam nadzieję, że nikt teraz nie jadł. No nie pokazuję wam tego przecież, nie? No ale takie niebo jest, kropi na razie, ale grzmi co chwilę. Nie wiem, czy to się mocno rozhuśta, czy nie. Idę teraz do samochodu po siatkę, na te ogórki, pomidory pozbieram, kwiatków natnę i zobaczę. Jak przejdzie, to przejdzie, i nie, to ja pojadę po prostu do domu. No, ale tak to jest właśnie. Może sobie pojadę, no oczywiście na tym muszę iść nogę umyć. Bo pościeram oczywiście, że to już ma ten, ale wiecie, no i ten but. I potem chyba pojadę kupić farbę. Może na tą blokadę pojadę, nie wiem, zobaczymy. Z tym łokciem, nie? No, dobra. To by było na razie tyle. Zobaczymy się pewnie w domciu. No, już nawet nie zaczęłam kusić. Pozbierałam tylko wszystko, co chciałam pozbierać. Dywan wzięłam. Zwinięty, dam go na balkon, postawię go w rulonie takim luźnym, bo teraz już by znowu zmoknął. A jeszcze go zdążyłam przed tym, jak tylko lekko kropiło, to go wziąłem. No, także już pada, przed chwilą tak mocne, tak duże krople, przepraszam, duże krople takie mocne padały. No chwila i jestem mokra, nie? No ale musiałam wszystko wnieść tutaj do samochodu. No. No i teraz będę jechała do domu, tylko mam nadzieję, że nie będzie bardzo padało, jak będę to wynosiła. Bo parasolka oczywiście w domu jest. Miałam tu mieć jedną tą parasolkę, tą mniejszą. No ale jakoś tak nie brałam. No i popryskałam na te bukszpany i nie wiem, czy to coś da. No, bo teraz deszcz pada. Podejrzewam, przyjadę do góry, to już nie będzie po deszczu, nie?
ale widocznie nie mam dzisiaj tego tu kosić, bo naprawdę mam dużo roboty i to mnie męczyło. Teraz jeszcze zaczęło mnie tutaj świdrować w głowie. To chyba ta pogoda. Dobra, to ja już teraz jadę do domu. Nie wiem, teraz tak mnie słychać. Mniej słychać ten deszcz, mniej teraz pada w ogóle. Przed chwilą to się tak rozlało, że wiecie, no tam pod drzewami dużymi tam są te dęby, no to tam jeszcze nie jest mokra droga. Tu wszędzie już jest mocno mokro. Taka chmura przyszła, ale ja już i tak jadę do domu, bo i tak byłoby bez sensu coś robić, jak jest mokro. Bo to mocno popadało, tam jest bardzo mokro teraz na działce. Jadę do domu, zrobię to, co mam do zrobienia. No. Przed chwilą się tak mocno zagrzmiało i znowu mocniej pada. Nie wiem, czy to byście widzieli. O, i stuka, ale fajnie. To by było fajnie, jakbym miała wszystko na działce porobione i bym tak siedziała i tak nostalgicznie, tak na koniec września, początek października, to by mi się podobało. Teraz mi się nie podoba. Chociaż deszcz pewnie też jest potrzebny, ale jak słyszałam, jakie są ulewy, jakie są podtopienia, no to mi się takiego czegoś tutaj nie chce. Nikomu nie życzę też, nie? No, teraz zapalam i jedziemy. W domu, dywan tutaj na balkonie w rogu postawiłam tak, żeby do pokoju padało, to tak rzadko kiedy pada, także mam nadzieję, że on będzie tutaj odsłonięty od tego deszczu. Wilgoć jest, ale to już nie jest to, co ta zlewa. No i deszcz sobie pada równo, tak też padał, jak byłam na działce, a potem była chwila przerwy, ale tu stoję na progu i mi na palce tutaj też kapie. Też mi się obczasko te moje pelargonie. No ale co zrobić? Taka dosyć ulewa jest. Ciekawe, ile tego deszczu spadnie. Ja będę musiała niedługo zjem i będę musiała do tego mechanika jechać. Samochód musiałam dalej postawić, bo moje miejsca były zajęte. Mam nadzieję, że nie będzie tak padało. No mam parasolkę, ale wiecie, jak to się z parasolką do samochodu wsiada, nie? No. Według prognoz całkiem inaczej miało być z tym deszczem, no ale wiecie, to są tylko prognozy. No i teraz sobie leje. No jak pojedziemy, chyba się błysło. Jak pojedziemy, to... No. Nie wiem, czy to było słychać. No. Przewala. Jak to moja mama mówiła, beczki kulają w niebie. Także potem ten dywan będę chciała dać w takie miejsce. Nie wiem, czy tam dam do rogu. Tam tak najmniej pada deszcz. Zobaczymy. Na razie jest tutaj. Niech on sobie tutaj w przewiewie takim jest. Tylko że na dół to może ma padać. Na dole. Wtedy bym musiała obracać. I ruszać, żeby mi tam pająki jakieś nie wlazły. Dobra,
Idę sobie teraz zrobić jedzonko. No i tutaj sobie włożyłam kwiatki. Wzięłam parę kwiatków do domu. Już takie przekwitają, ale jeszcze troszkę oko nacieszą. No a tam na razie do wazonu dam, bo na razie nie mam czasu. O, teraz ciemno tutaj, jak nie wiem. No, tutaj troszkę jaśniej, nie? W kuchni się świeci, bo tam też robię. Na razie wsadziłam do wazonu, żeby to w wodzie stało, nie suszyło się tak. A później, jak będę miała czas, to je poobieram. Te kwiatuszki. Teraz sobie będę robiła jedzenie, ale zanim zrobię jedzenie, to sobie tam muszę jakoś ogarnąć w tej kuchni, bo troszkę przyniosłam z ogródka tych plonów. Trochę ogórków jeszcze nazbierałam, jak widzieliście. Troszkę tych pomidorów. Wzięłam sobie troszkę, jeszcze zanim tak zaczęło mocno padać, to mi się udało zebrać, jak one się nazywają, fasolkę. Ale to piękne. Fasolkę mi się udało zebrać. Troszkę to tak, wiecie, do obiadu to by było na jedną osobę, a tak zrobię zupę. No, kwiatek mi tutaj dotknął ekranu i mi się wyłączyło. Tej fasolki mam na zupę, mam opory, dwa wzięłam, jeden w ogóle tak zamierzam, te liście pora, te takie zielone, co są bardzo u góry, te górne liście, o, odciąć i razem z liśćmi z selera sobie zamrozić, tak żebym miała takie wkłady do rosołu na zimę albo na później. No a tą zupę, do tej zupy dam też pora, tego liścia selera, tam przyniosłam też troszkę buraczków, także taką zupę będę chciała zrobić, ale to dopiero jak przyjadę, bo teraz już mało czasu, tylko sobie, tak jak mówiłam, jedzenie zrobię. No i tak, żeby zrobić jedzenie, to musiałam to ogarnąć, tamto co przyniosłam, i teraz będę sobie szykowała jedzonko i będę jadła i potem już będę musiała jechać. Na razie zelżał ten deszcz, ale słyszycie tą wronę? Co ona? Nie kracz tam, tak siedzi na tym drzewie i kracze. Widzieliście ją, ona tam często siada, tam są dwie takie, chyba parka, i siadają raz jedna, raz dwie tam siadają, nie? No dobra, to ja teraz już kończę. Dzisiaj mam znowu taki makijaż złotawy. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale ja tylko mówię, że kończę i kończę i kończę, a skończyć nie mogę, więc teraz już kończę, idę sobie zrobić jedzenie, bo nie zdążę zjeść i zajechać. No i kolejny raz padało. Teraz chyba jest przerwa w padaniu. No, a mój dywan się tutaj przechylił. Oj, będę musiała tutaj zrobić z tym porządek. Ale na razie się nagram, bo już jest późno, a ja przychodzę tylko na chwilkę, właściwie na takie normalne pożegnanie, no, zakończenie vloga. No więc ja przychodzę się pożegnać, bo już widzę, że mam dużo tego materiału. Chciałam wam tylko powiedzieć, że byłam samochodową mechanika i wszystko jest już ok. Naprawił mi to, co było zepsute, i jeszcze coś więcej. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona. No, cała happy, bo mogę powiedzieć, że jestem, bo się bałam, że nie będę, że będę miała takie jakieś trudności z tym samochodem znowu. A się okazuje, że jest dobrze, także można jechać. No, wiadomo, że jeszcze nie jedziemy jeszcze jutro, ale już mam to zrobione. W domu troszeczkę mniej mam zrobione, ale to jeszcze jutro. Jeszcze jutro tam dokończę tutaj. Jutro też się wybieram na blokadę. Mam nadzieję, że mi to zrobią, jutro tą blokadę na ten łokieć, żeby miała po prostu, jak pojadę na wakacje, żeby mnie nic nie bolało. No, przede wszystkim ten łokieć. No, jeszcze jadę w jedno miejsce, to mi też trochę czasu zajmie, ale będzie dobrze. No. No i to już będą takie przygotowania już, dzisiaj nie prałam, bo dzisiaj co chwilę padało i to takie zlewy były. Dobrze, że ten dywan wzięłam, bo on by był przemoczony na wylot, tylko że on tutaj śmierdzi. Śmierdzi, wiecie czym? Takim niewysuszonym do końca, jakieś takie pranie czasami. No, ja to zawsze mówię, takie zapyziałe. Na przykład za późno wyciągnięte i rozwieszone, to one potem troszeczkę tak śmierdzi. Ten dywan
Też tak troszkę. No chyba po wakacjach, jak będą jeszcze jakieś fajne, takie naprawdę fajne, ciepłe dni słoneczne, to chyba go wezmę na ogródek. Jeszcze raz go... O, już mi się lampeczki zaświeciły. Jeszcze raz go zleję, tam przepiorę i poczekam, aż wyschnie. No bo będę na miejscu. Jak wieczór będzie się zbliżał, to go będę zwijała, potem go będę znowu rozwijała. Tak, żeby już nie był na deszczu, żeby nie namakał. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i będzie się wietrzył, nie wiem, czy na balkonie, czy gdzie. Nie mogę go tak dać, bo do altanki nie mogę go dać, bo w altance on by mi tam... Tam jest wilgoć w tej altance, także... No. I teraz mi tutaj stoi, przytargałam go tutaj, bo nie chciałam, żeby mi tam moknął na tym deszczu i teraz mam na balkonie. I zamiast kwiatki się cieszy z kwiatkami, to mi zasłania ten dywan. Nie wiem, co ja z nim zrobię, naprawdę. No, teraz jak pojedziemy, zanim pojedziemy, to się jakoś przemęczę tu z tym dywanem, ale później on musi stąd zniknąć. Bo ja się chcę cieszyć właśnie kwiatami, a ten balkon, ten dywan mi psuje wszystko i jeszcze dodatek, jak na razie to on jeszcze no, jest lekko wilgotny, zwłaszcza z tej jednej strony. I ja go tą suchą stroną zwinęłam do środka, a tą na zewnątrz, tą bardziej wilgotną, bo to nie jest mokre, wilgotne. Ale... No. I to już nie tam, żeby tymi siuśkami czy czymś, tylko po prostu takim mokro schnie, wiecie jak to jest. Będę musiała coś z nim tu zrobić, ale jeszcze nie wiem co. Ja go potem chcę chyba, tu go tak położę sobie na to krzesło. I ten, żeby on tu się suszył, no może jak będzie słońce mocno prażyło, to będzie na niego świeciło, to też będzie suszył się, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, nie? Tak szczerze mówiąc, najchętniej bym go już nie kładła, bo się boję, że jak go położę, to mi zaś kluska będzie chodziła na niego. No, chcę go dopiero na święta położyć, ale zobaczymy. No, na razie bym chciała go wyprać i żeby był suchy. I jak będzie naprawdę suchy, to go chcę mocno zwinąć w worki i na razie schować. No. I tak na razie zrobimy, a potem to się okaże. Potem będę myślała, co będzie potem. A teraz przychodzę się pożegnać. Dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vlogusia. No i oczywiście zapraszam na jutrzejszy. Baju, baju i pa, pa. Do jutra. Bye.